Witam. Dzisiaj ponownie w takiej formie, czyli nagrywanie ekranu telefonu. Strona motostat.pl, pewnie większości znana. Chciałem powiedzieć kilka słów na temat spalania motocykla Kiway RKF 125 na dotarciu. Na początek może o moim stylu jazdy na dotarciu. No ja staram się przestrzegać instrukcji. No i żeby nie przekraczać 80% maksymalnych obrotów na każdym biegu. Na szóstym biegu przy 7000 obrotów spokojnie możemy jechać 85 na godzinę. Ja starałem się jeździć przez ten okres, no powiedzmy między 70 a właśnie te 85 km na godzinę. Czasami troszkę więcej, 90-95 to był maks, ale to były naprawdę krótkie odcinki. Także zaraz przejdę do spalania. Tutaj jeszcze wyjaśnię, że musiałem zaznaczyć, że mój motocykl to Kiway RKS 125, ponieważ modelu RKF nie ma dostępnego na stronie Motostat. A wchodząc w szczegóły, co tu możemy zobaczyć? Koszt przejechania 100 km to 12,99, średnie spalanie 2,6 litra. Jeżeli chodzi o cykl miejski, pozamiejski, no jak widać tutaj zbyt dużej różnicy w spalaniu nie ma. Styl jazdy średni, ponieważ nie jeżdżę jakoś bardzo ekonomicznie, ale też nie pałuję tego motocykla, bo wychodzę z założenia, że pałowanie 125 tak nie ma sensu, bo nic więcej z niej się nie wyciśnie niż nie wiem, jest dostępnej mocy, ile jest. No, czy ja będę kręcił na każdym biegu do 6-7 tysięcy czy do 10 tysięcy, to tak naprawdę dużego wpływu na tą dynamikę nie będzie miało. Niewielki będzie miało, no ale no tutaj cudów się nie wyciśnie ze 125. Jeżeli chodzi o poszczególne tankowania, to 5 tankowań. Jak widać tutaj co ile kilometrów. Spokojnie można by tankować rzadziej, bo zbiornik ma co prawda tylko 10 litrów, ale jak widać tutaj 264 km przejechane, niecałe 7 litrów weszło, także myślę, że po dotarciu będę tankował średnio co 300 km, bo uważam, że po dotarciu, jak będę jeździł już z trochę większymi prędkościami, no to akurat w grupie porady techniczne Aquilink, jakiś post nowy. Będę jeździł na pewno z wyższymi prędkościami, bo myślę przelotowo będzie to 90-100. Jeżeli chodzi o przyspieszenie, to dalej będę raczej jeździł tak samo, bo jak mówiłem już wcześniej, nie jestem fanem pałowania tych motocykli. Jedyne co będę chciał, to nagrać test przyspieszenia, bo ktoś tam się o to pytał, ale jednorazowo to na pewno motocyklowi nie zaszkodzi. Średnie spalanie jest bardzo podobne do siebie pomiędzy tymi tankowaniami. Nie wiem, jak to czasami oglądam te profile właśnie na motostacie, to widzę, że czasami ktoś ma spalanie w motocyklu na przykład 2,5, chodzi tutaj o 125 i oczywiście 2,5, czasami ma 3, czasami 4. No tutaj widać, że te wszystkie ilości średnie paliwa to są podobne bardzo. Nie wiem, mam nadzieję, że to się nie zmieni. No oczywiście pewnie się nie zmieni, jeżeli mój styl jazdy za bardzo się nie zmieni. Na pewno te jak mówiłem, średnie spalanie wzrośnie, bo jednak jadąc gdzieś 80 na godzinę, a jadąc 100, no to no jednak tego paliwa motocykl będzie potrzebował więcej. Tak więc na razie się to kształtuje na poziomie 2,6 litra. Czyli no, powiedziałbym dosyć ekonomicznie. W Junaku, z tego co pamiętam, na dotarciu Junak spalał mi około 3 litrów. No Hyosung, to już tam kiedyś wspominałem na innych filmikach. Oczywiście nie miałem go nowego, ale później potrafił spalić nawet 4 litry paliwa na 100 km, także tutaj jeżeli będzie wynik 3 litry, to będzie to wynik i tak bardzo dobry. Dużo też pewnie daje ten szósty bieg, bo jednak
Na nim obroty spadają około 1000, chyba 1200 z tego co zaobserwowałem. Także dla silnika według mnie i to jest zdrowsze i też dla spalania jest zdrowsze, może nie, ale na pewno wpływa na spalanie. Także no, filmik miał być krótki, miałem tylko pokazać koszt i średnie spalanie na dotarciu. Także nie ma co tutaj się za dużo rozwodzić. Zresztą mam telefon. Także dzięki za uwagę i do następnego.